Cześć moi drodzy, witam was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na recenzję słuchawek Tesoro Kuven. Jest to jeden z najnowszych produktów firmy Tesoro i w Polsce są to jedyne dostępne słuchawki. Jak na chwilę obecną są to w ogóle jedyne dostępne słuchawki tego producenta, za to mamy do wyboru dwie wersje. Angel taką jak ta, czyli biało-szarą, oraz jest też wersja Devil, taka ciemna, czarna, z innymi akcentami. Tak więc możecie sobie wybrać. Jak widzicie, słuchawki są naprawdę duże, są dość fajnie wykonane, są lekkie. Za chwilkę przyjrzymy się im dokładnie. Zapraszam do oglądania. Ok, może na początek trochę informacji. Kuweny kosztują jakieś 299 zł i są to słuchawki potrafiące emitować dźwięk wirtualnym 7.1 dzięki wbudowanej karcie dźwiękowej. Zobaczmy na razie, jak wygląda samo połączenie. Mamy kabelek w oplocie, taki szary, o długości 1,20 m. Ten też kabelek wyposażony jest w pilota do regulacji głośności poprzez takie pokrętełko oraz taki suwaczek do włączania i wyłączania mikrofonu. Mamy oczywiście logo Tesoro. Sam ten pilocik jest taki bardzo lekki, ale spełnia swoje zadanie. Na drugim końcu kabla, moi drodzy, mamy dwa wtyki mini jack. Oczywiście od słuchawek i od mikrofonu. I to, co teraz wam pokażę, to jest właśnie ta karta USB, jednocześnie przejściówka z jacków na USB. Tak więc mamy dwie możliwości. Podłączenie do komputera poprzez tą kartę USB, przy okazji obsługującą wirtualne 7.1, czyli po prostu jeśli nie mamy w komputerze jakiejś dobrej jakości karty dźwiękowej, możemy posłużyć się tą firmową. Wtedy na pewno jakość dźwięku będzie lepsza niż z kart zintegrowanych z płytą główną, z układów Realtek'a. Natomiast jeśli mamy wysokiej jakości kartę dźwiękową, albo po prostu nie interesuje nas wirtualne 7.1, wtedy możemy te słuchawki podpiąć sobie bezpośrednio do naszej karty dźwiękowej i cieszyć się takim dźwiękiem, jak lubimy. Mamy też końcówkę, która na pewno przyda się do urządzeń mobilnych, takich jak smartfony czy tablety. Po prostu jacki wpinamy tutaj, a do telefonu podłączamy tylko jednym. Ok, moi drodzy, jeszcze rzut oka na oprogramowanie i przy okazji powiem wam też troszeczkę o karcie dźwiękowej, o trybie wirtualnego 7.1. W tej chwili w tle leci sobie akurat soundtrack z Mass Effecta 2, na którym m.in. testuję te słuchawki. No i zobaczcie, jeśli chodzi o sam program kontrolny, jest to często występujący program w słuchawkach takich środowiskowych. Jest to program autorski Tesoro, tak jak w przypadku innych akcesoriów typu klawiatury czy myszki. Widzieliśmy ten program już w innych recenzjach na wideotesty, tak więc sam panel może wam być znany, jeśli oglądaliście poprzednie recenzje słuchawek. No i przede wszystkim mamy tutaj wybór 2, 4, 6 lub 8 kanałów maksymalnie, czyli 7.1. Tryb DSP, gdzie możemy sobie wypozycjonować wirtualnie właśnie wszystkie te odbierane głośniki. Mamy też tryb wejścia, poszczególne ustawienia, odwrócenie słuchawki lewej i prawej. To jest taki bardzo podstawowy panel. Natomiast w mikserze, jak widzimy, mamy kontrolę głośności, na głośnik, na mikrofon. Mamy też ustawienia mikrofonu, możemy podbić kilkanaście decybeli. Teraz mamy equalizer. Mamy efekty środowiskowe, mamy efekty dopasowane do danego stylu słuchanej muzyki. Możemy też dopasować wielkość sceny muzycznej. Mamy tutaj jeszcze kilkanaście innych takich scen tematycznych. Karaoke Magic Voice, też znany tryb. Możemy tutaj używać różnych śmiesznych głosów. Zobaczcie, tu możemy się pobawić w nagrywanie. Mamy potwora, komiksową postać, mężczyznę lub kobietę. Efekty są całkiem fajne. I ostatnia zakładka, informacje o tym całym chipsecie, o tej karcie USB Plug and Play. Tak więc, moi drodzy, jeśli chodzi o tryb wirtualnego 7.1, ja akurat nie jestem zwolennikiem wirtualnych wielokanałowych dźwięków. Mnie te słuchawki najlepiej grały w stereo. Natomiast same efekty są całkiem przyzwoite, można się tym pobawić. Pozycjonowanie w grach jest przede wszystkim fajne, jeśli sobie gramy w 7.1. No i też przede wszystkim wtedy bardzo fajnie ogląda się na przykład filmy na DVD
Możemy ustawić sobie wtedy 6 kanałów i mamy typowy dźwięk 5.1, tak jak w filmach DVD. Podsumowując, kartę USB, nie jest ona jakiejś rewelacyjnej jakości, jest to bardziej podstawowa karta USB, ale bardzo fajnie, że jest, ponieważ możemy sobie z niej skorzystać, jeśli nie mamy w komputerze dobrej karty dźwiękowej. Na pewno się przyda. No a poza tym podstawowym kawałkiem kabla wychodzącym ze słuchawek, mamy w komplecie jeszcze 2-metrowy przedłużacz, dzięki czemu całkowity zasięg zwiększa nam się do nieco ponad 3 metrów, co jest już naprawdę dobrym wynikiem. Jeśli chodzi o dane techniczne, słuchawki ważą 350 gram, dynamika to 116 dB, impedancja 32 ohmy, a pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Pozostałe dane techniczne znajdziecie też w pełnej recenzji, także dane mikrofonu. Mikrofon mamy na takim gumowym przegubie, który się nam dogina, dopasowuje. I mikrofon swoją drogą wygląda całkiem fajnie. Natomiast jeśli chodzi o membrany tych słuchawek, są to 50 mm przetworniki. Możemy je sobie zobaczyć, ponieważ te gąbki są na zatrzaski plastikowe, są wyjmowane. Już Wam je pokażę. Proszę Was bardzo. Mamy tutaj do czynienia z typem półotwartym, czyli dający nam taki kompromis pomiędzy mocnym basem a czystym i realistycznym dźwiękiem. Bardzo fajnie, że producent zastosował właśnie taki system, ponieważ sprawdza się nieźle. Jeśli chodzi o wrażenia w grach, to jest naprawdę dobrze. Są to słuchawki typowo dla graczy, tak więc w grach sprawują się świetnie. Jeśli chodzi o słuchanie muzyki, to również jest przyzwoicie, ponieważ jak powiedziałem, jest to taki kompromis. Nie mamy jakichś zbyt mocnych, zbyt soczystych basów, przez to właśnie, że są typu półotwartego. Natomiast wszystkie dźwięki wysokie i średnie słyszalne są dość dobrze. No, nie porównałbym jakości grania tych słuchawek z jakimiś słuchawkami typowo muzycznymi z górnej półki, natomiast tak do użytku ogólnego, czyli do gier, do słuchania muzyki MP3, do oglądania filmów na komputerze, jak najbardziej myślę, są wystarczające. Jeśli chodzi o same materiały, moi drodzy, wykończenia i tak dalej, zobaczcie, górę mamy bardzo fajną z napisem Tesoro. Jest to taki twardy materiał. Tutaj mamy skórę, w środku miękka gąbeczka, tak samo nauszniki skórzane, dość miękkie, dość grube, bardzo fajnie się dopasowują. Plastik jest całkiem dobrej jakości. Mamy tu aluminiowe płytki z laserowo naniesionymi takimi wizerunkami tej maski, logo Tesoro. Fajnie to wygląda, wszystkie zdobienia, regulacja metalowa, przynajmniej częściowo metalowa wkładka, reszta w plastiku. I tu jeszcze mamy takie metalowe elementy. No i co jest fajne, nie ma tutaj błyszczących plastików, wszystko jest utrzymane w macie. Są fajnie ozdobione. Jedyne, co mi się w nich nie spodobało, to właśnie pewnie to, co możecie od chwili słyszeć, czyli przy jakichś większych ruchach ten plastik troszkę niestety skrzypi. Wiadomo, gusta są różne, niektórym osobom może to w ogóle nie przeszkadzać, natomiast dla innych może to być spory dyskomfort, jeśli przy każdym ruchu, przy zakładaniu będą one tak trzeszczeć. Możliwe, że z czasem to się wyrabia, niestety testy są dość krótkie i nie zdążymy tego sprzętu jeszcze tak porządnie zmęczyć. A same regulacje, zobaczcie, chodzą naprawdę bardzo fajnie, bardzo lekko i słuchawki możemy wyregulować do sporego poziomu, wtedy są aż takie. Ok, moi drodzy, za chwilkę będziemy testować mikrofon słuchawek Tesoro Qwen. Natomiast jeśli chodzi o wygodę, o przeganie tych słuchawek, jest naprawdę w porządku. Mamy grubą gąbkę u góry, mamy nauszniki zakrywające całe uszy. Jak też widzicie, słuchawki są naprawdę duże. Zobaczcie. Są to naprawdę spore słuchawki, pomimo że ich waga jest naprawdę w porządku, nie są ciężkie, właśnie dzięki temu dobremu dopasowaniu, nie uciskaniu głowy i niskiej wadze. No dobrze, przetestujmy mikrofon. W tej chwili słyszycie jeszcze dźwięk dobiegający z kamery. Już włączam nagrywanie w programie. Ok, od tego momentu dźwięk płynie do Was z tego właśnie mikrofonu. Słuchawki Tesoro Qwen.
przypomnę tylko, iż jest to jeden z najnowszych produktów w ofercie Tesoro i praktycznie w tej chwili w Polsce są to jedyne dostępne słuchawki tego producenta. Być może w przyszłości doczekamy się jakichś innych modeli. Na razie mamy Kuweny w dwóch wersjach, takiej białej jak ja mam i w wersji czarnej. No i moi drodzy, podsumowując, słuchawki Tesoro Kuwen, jest to całkiem niezły sprzęt dla gracza. Są one stworzone typowo dla graczy, jak widzicie ich wygląd jest specyficzny. Raczej myślę, że nikt w takich słuchawkach nie wyszedłby na ulicę. Natomiast są bardzo fajne do grania, do komputera. Są wygodne, są w miarę lekkie. Mają naprawdę niezły mikrofon. Grają przyzwoicie. No, cena około 300 zł nie jest to prawda najniższa, ale też weźmy pod uwagę, że są to jedyne słuchawki w ofercie Tesoro. Dlatego dla fanów tej firmy, dla fanów ich gadżetów, jest to pozycja obowiązkowa. Do tego mamy dwie wersje do wyboru, jasną i ciemną. No i w komplecie ze słuchawkami jest także karta USB, pozwalająca rozszerzyć możliwości naszego komputera, ponieważ jeśli nie mamy dobrej karty dźwiękowej w komputerze, wtedy możemy posilić się tą kartą na USB i cieszyć się przyzwoitym, naprawdę fajnym dźwiękiem. Tak więc jeśli chodzi o recenzję Tesoro Kuwenów, to by było na tyle. Więcej informacji jak zwykle znajdziecie na wideotesty.pl w pełnej recenzji, a także przy okazji zapraszam Was na nasze forum do wypowiadania się, do komentowania, do dyskutowania. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!